Witamy Was serdecznie na kanale Razem Pełnym Gazem. Jesteśmy tutaj z Rado, Brazylia, do którego też zapraszamy na kanał. Kochani, ostatni wywiad sprzed 11 miesięcy z Rado osiągnął chyba 95 tysięcy wyświetleń, jak się nie mylę. Także bardzo, bardzo dziękujemy Wam wszystkim za te miłe komentarze, za wsparcie dla Rado i jego rodziny, za to, że bardzo nie krytykowaliście nas, bo to w sumie taki pionierski projekt. Nigdy wcześniej nie robiliśmy żadnego wywiadu na naszym kanale i było nam to ciężko też ogarnąć wszystko, jeżeli chodzi o sam montaż, o prowadzenie. Ale na szczęście byliście dla nas łaskawi, za co bardzo serdecznie dziękujemy. No i co? Jesteśmy tutaj po dokładnie 11 miesiącach w Szkocji u Rado z wizytą ponownie. Pomyśleliśmy, że co niektórzy z Was na pewno czekają na jakiś update, bo było sporo komentarzy, że czekacie, co dalej wydarzyło się w życiu Rado, więc chcieliśmy sprostać tym oczekiwaniom i nagrać taki może krótki, może długi, zobaczymy jak się tutaj sytuacja rozwinie, update do tego, co w ostatnim roku, w ostatnich 11 miesiącach zmieniło się w życiu Rado, jak potoczyły się dalsze losy, bo tutaj też śledziliśmy Twój kanał. Wiemy na pewno, że gdzieś tam w Twojej historii znowu przeplatał się Seba. To Karmina Rybżarska, tutaj to Pani cicho, spokojnie. Że w Twojej prywatnej historii przeplata się nowe mieszkanie, nowe miejsce. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak to u Ciebie teraz jest i na jakim etapie życia się właśnie znajdujesz. Ja bardzo serdecznie wszystkich witam. Witam przede wszystkim widzów kanału Razem Pełnym Gazem. No witam Ciebie, Agat. Słuchajcie, 11 miesięcy, niby szmat czasu, a zleciało bardzo szybko. Także po 11 miesiącach jesteśmy z powrotem tutaj w naszym wspólnym gronie. Działamy, coś tam robimy. Tak jak mówi Agat, projekt, pionierski projekt zaczynaliśmy. Ale myślę, że teraz już jest coraz lepiej. Te pierwsze spotkanie, wiadomo, no człowiek był zestresowany, tam człowiek też no nie wiedział, jak, co zacząć, co musieliśmy zrobić. Musieliśmy się też poznać, przełamać jakieś takie bariery pierwsze. Tak, te wyczuć siebie. Koty za płoty, dokładnie. Ale drodzy widzowie, 11 miesięcy upłynęło bardzo szybko. Wypisaliście też w komentarzach, za co bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Co u Rado, a czy coś będzie jeszcze z Rado? Słuchajcie, to jest wszystko kwestia organizacji. No, Agat pracuje, Agat też ma no, karierę, zaczyna robić karierę. To znaczy, ja bym powiedział inaczej. Ty już zrobiłaś karierę poprzez, zobaczcie, 11 miesięcy od naszego spotkania powstały dwie nowe, wspaniałe piosenki, a od 11 miesięcy no już widnieje ta wspaniała piosenka i teledysk Druga Szansa, okay. Za co my z Alinką bardzo serdecznie, no i teraz już z Danusią, bo jest świadoma tego, co ogląda, pokazuje Daddy, pokazuje to wujek, to ciocia, tak, to ten i też ona. I zobaczcie, ten 11 miesięcy pozwoliło też nam się bliżej poznać, ten kontakt, wymiana tutaj doświadczeń i w ogóle. No i słuchajcie, 11 miesięcy minęło od organizacji dzisiejszego naszego spotkania. No tak. Bo wiadomo, w Waszym życiu też się dużo dzieje, gdzie będziecie mieli okazję poznać trochę losy Agat i Łukasza, Hanysa i Gurola. Dobra, już rzekł kula, a te ciasto, podejdą mnie nudel kula. Ja nie wiem, co to jest nudel kula. Obobruje w tej szafce, może się przyczepi do mnie. I co, mos? Tak, 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 poczekaj chwilkę. Idzie tu. Dobra, pokoż chopie, bo ja nie mam czasu czekać, kajuna jest. No przecależy sam, co ty nie wiesz, co to jest nudel kula, Gorolu? Tak. Też, bo i TikTok, i Agat, ja mam takie do Ciebie tylko pytanie.
Ty masz Instagrama? Tak. A, masz Instagram, czyli wszystkie social media są połączone. Więc drodzy widzowie, będzie. Ja na pewno też postaram się wyciągnąć trochę informacji od Agat, od Łukasza, bo oni współpracują też razem i na kanale Razem Pełnym Gazem, TikTok Razem Pełnym, czekaj, TikTok Razem Pełnym Gazem, Facebook też coś tam wrzucacie? Czy jeszcze tak? Nie, ale są takie plany w sumie, bo właśnie o tym też myśleliśmy, ale coś tam, coś tam każdy jeszcze będzie, ale no, bardzo dużo ludzi się skupia TikTok, YouTube i tego, co wam bardzo super to wychodzi. Także drodzy widzowie, będzie tego. A wracając do naszej rozmowy, słuchajcie, ja jestem bardzo szczęśliwy, że poznałem Agat i Łukasza. Nawet i prywatnie, tak, no jesteśmy już zżyci. Bo powiem wam szczerze, że spotykam na swojej drodze ludzi, którzy mają te kariery jakieś tak już wykształtowane, albo już są zapominane, nie? To powiem wam, że ja czuję się bardziej w takiej wersji spotkania się, porozmawiania, przedstawienia ludziom, co właśnie minęło od tych 11 miesięcy, nie? No wy akurat jesteście taką grupą, gdzie, no nie oszukujmy się, my przedstawiamy to bez grania, bez ustalania jakichś tam cząstków takich, które były dokładane poza wcześniejszymi moimi wystąpieniami na różnych kanałach, nie? Także to bez jest scenariusza, tak. Tak, to jest to. I też nauczyłem się dużo rzeczy od was, nie? Obserwując was to i tamto, co też wam, drodzy widzowie, pokażę, przedstawię wam, no jak Łukasz też tam pracuje, wypowie się, jak to wszystko wygląda. Więc tak to wszystko wygląda, nie? Bardzo ci dziękujemy za ten miły wstęp, za jakby podsumowanie też naszej działalności. Najważniejsze w tym nagraniu jest to, co się zmieniło u ciebie. Może ja tak bardziej dosadnie zacznę po kolei. Na pewno wiem, że zmieniłeś pracę od naszego ostatniego spotkania, bo podczas ostatniego wywiadu był zamek, więc to już była odległe, z tego co mi wiadomo, zmieniło się to w tej kwestii, więc może pójdźmy chronologicznie to, co ja wiem, i będziemy po kolei sobie w porządku, nie układać ma problemu. Te twoje zmiany. Nie ma problemu. Więc także praca. Praca, tak. Od naszego ostatniego spotkania przewinęła się, no zamek, zakończyłem tam pracę ze względu, to znaczy powiem tak, ja poszukuję wciąż więcej godzin, ja potrzebuję godzin, nie? Od tamtego momentu tak, zmieniłem pracę, w kwestii pracy, no to wiadomo, stadion, no i przed waszym przyjazdem, może z 3 miesiące, też zmieniłem pracę, już nie pracuję na stadionie, pracuję w branży hotelarskiej, także dwie prace, tak, ten stadion to był taki przejściowy, bo szukałem czegoś, no całe życie sprzątam, pracując sprzątać, no to jest chyba najlepsza praca, bo powiem wam szczerze, idziesz, robisz swoje, nie masz zbytnio na dużo na głowie, no wiadomo, trzeba zamieść, trzeba umyć, trzeba przemyć, trzeba tam wyczyścić i to wszystko, nie, żadna filozofia, więc dwie prace od tamtego momentu, nie? Tak. I jak, bo tutaj wspominasz, że był stadion, może powiesz coś więcej, co za stadion? Czy to ten słynny, który dodałeś filmik, no chyba na TikToku to było? Za konsoli kamerzysty i były domniemania, czy Rado jest wielkim kamerzystą, tak, na tak. stadionie? Czy to miejsce, tak? Tak, ja pracowałem na stadionie Rangers, słuchajcie. Kwestia organizacji, dlaczego nie pracuję? Może będzie tak szybciej, bo to bardziej czy interesować będzie widzów. Zbyt duża rotacja ludzi na stanowisku. Wiąże się to z problemami, no brakuje godzin, brakuje tego, wiecznie harmider, nie? No i stamtąd zrezygnowałem, ale powiem wam szczerze, wspominam miło pracę w Rangersach, bo ja jeszcze pracowałem też również w Akademii Rangers na Milgaj. To jest ośrodek szkoleniowy, gdzie no, każdego z osobna widziałem, piłkarza Rangersów, Clemensa, choćby nawet menadżera aktualnym, no, za mojego czasu
była akurat zmiana menadżera. Jeden odchodził i właśnie przyszedł Clemens. Sprzątałem biuro dla Clemensa, sprzątałem szatnię, sprzątałem fizjoterapię, siłownię, gabinet lekarski, gabinet zabiegowy. Ja byłem w tej kwestii przeszkolony. To tutaj dla fanów futbolu na pewno są to takie kwestie, które gdzieś tam zawsze interesują, jak to wygląda od tej strony zaplecza, a ty właśnie to wszystko poznałeś. Tak, to znaczy od momentu treningów przed każdym meczem widziałem, no słuchajcie, nie mogę dużo też zdradzać, wiadomo, bo to ja też nigdy nie publikowałem, nie nagrywałem, ale mam bardzo mnóstwo zdjęć z Clemensem, z piłkarzami, ci, którzy wchodzą, którzy wychodzą, przed meczem, po meczu. Miałem dojście i dostęp do szatni, bo musiałem uzupełnić elektrolity, to, tamto, tego. Ja miałem bardzo duży zakres obowiązków na stadionie Rangers, a to wszystko się tak naprawdę zaczęło po pierwszych moich godzinach podpisania umowy z agencją, potężną agencją, która zajmuje się takimi właśnie dużymi obiektami. Przyuważył mnie menadżer sekcji organizacyjnej, czyli był jakby to nasz szef, który doglądał, czy zleceniodawca dobrze wykonuje swoją pracę. No i od tamtego się tak zaczęło, że on mówi, ty jesteś bardzo pracowity człowiek, mówi, my chcemy cię tutaj. No i ja właśnie dzięki temu miałem dostęp do tej strony zone, red zone, green zone. Po chyba 3 miesiącach otrzymałem wszelkie czytniki do różnych sekcji. Czyli pełniłeś tam jakąś ważniejszą taką funkcję, byłeś jakimś kierownikiem? To znaczy kierownikiem nie byłem. Tą pracę, którą ja wykonywałem, musiało być uzupełnione papiery w toaletach, takie porządkowe sprawy. No wiadomo, też przychodziły inne agencje, które tam sprzątały. Ja byłem osobą, która była odpowiedzialna za zrobienie roboty. Ja dostawałem 4-5 ludzi, a zasuwałem razem z nimi, nie? Bo to trzeba tak otworzyć, tu sprawdzić. No słuchajcie, no ludzie pracują się w różnym trybie. Jeden wolniej, drugi szybciej, trzeciemu się chce, czwartemu się w ogóle nie chce. No i to jest taka bieganina, nie? Ale stadion też dał mi dużo w kość. Przygotowanie takiego meczu, gdzie to wszystko grało, każdy coś tutaj woła, tutaj coś nie działa, tam coś się tego, ten nie przyszedł, tutaj trzeba zrobić, no tam wołają, że no to trzeba to bardziej zrobić, nie? Duża odpowiedzialność. Duża odpowiedzialność, ale w momencie, kiedy wykreowałem swoją dokładność i perfekcyjność w wykonywaniu tego, co robię, zostały mi nałożone konkretne obowiązki. Rado, przed każdym spotkaniem tunel, który jest rozsuwany, schowany później, no, gdzie wychodzą piłkarze, czyli area cała, ta ma być wyczyszczona, no, wiadomo, ptaki, tutaj gdzieś kubka, tam coś tego. To ja miałem kilka sektorów właśnie w social media, VIP i director box. Ja to wszystko doglądałem, bo jeżeli raz już coś konkretnie doczyściłem, to później tylko przychodziłem i robiłem kosmetykę, żeby dbać o to, żeby było. I to im się spodobało, nie? Sprzątałem później też już na sam koniec boksy VIP z samej góry, gdzie no, wchodzisz jak VIP. Widziałem też bardzo dużo osobistości. Widziałem panią premier Szkocji, tak. Widziałem postawionych wysoko urzędników, którzy są pokazywani na co dzień w telewizji. Ja też byłem nieświadomy, koło kogo ja się obracam, bo byłem skoncentrowany wobec... Na obowiązkach. Na obowiązkach, nie? Ale powiem wam szczerze, że kiedy doszło do rozwiązania tej umowy na stadionie, ja nie palę za sobą mostów. Ja w każdej chwili mógłbym wrócić, no ale dzisiaj jest branża hotelarska. Dzisiaj pokazuję, że można. Że cleaning room jest. Czyli idziesz cały czas po swoje i tak jak mówisz, ważne dla ciebie są godziny. Czyli tak. Czujesz właśnie to, że po prostu kwestia jest wszystko kwestia finansowa, tak? Tak. I czy tak. Na przykład masz jeszcze jakieś teraz takie oczekiwania? Czy chciałbyś, żeby coś się zmieniło? Żeby może coś stanęło na twojej drodze, co pozwoliłoby ci osiągnąć? Czy na razie jesteś w takiej pozycji, że jest jak jest, jest okej i... Czy masz jakieś marzenia, jakieś plany związane z pracą, jakieś
cele? Powiem tak, wszystko to zależy od, to znaczy teraz u mnie w mojej pracy obecnej zmienia się zarząd. Kolejny raz się zmienia zarząd i to jest bardzo duże, to jest bardzo duży problem dla mnie. Tam przychodzą nowi ludzie na stanowiska, no wiadomo, ci co odchodzą zdają tam relacje, coś i tak, ale wiadomo, nowy gospodarz, nowe porządki, nie? No zobaczymy jak to będzie. No powiem szczerze, że mam też taką możliwość, że mogę przejść całkiem na chopę, bo ludzie, którzy pracują i mają na co dzień ze mną kontakt, nawet mi zaproponowali, asystent menadżera mówi, widziałbym Cię w swoim zespole, choćby nawet opiekując się fabrykiem, restauracją, czy choćby nawet pomóc na zmywaku, czy na kuchni, dla mnie to nie ma problemu, bo w ogóle moja kariera z hotelarstwem zaczęła się z hotelarstwem w Travel Watch. Ja, czyli też hotel. Też hotel i powiem, tam nabrałem doświadczenia, byłem rzucony na głęboką wodę. Pierwszy dzień treningu, drugi dzień treningu, trzeci dzień treningu, tam po 2-3 godzinki, a czwartego dnia już dostałem pokoje, no i wiesz, wchodzisz, Boże, masz to tam wyliczone te minuty, nie? To pierwsze moje taki dzień już samego, sam gdzie byłem, no, 3 razy jeden pokój sprawdzałem, czy dołożyłem, czy jest wszystko okej, okay. O Jezu, tak, sprawdzałem już, co ja robię. Dzisiaj wygląda to tak, ja wchodzę i mi się pali ręka, robota w rękach. Aha, tu jest to, tu tego, tu dobra, następny tu, ja się już nie wracam. Idą ci, co jeszcze chcą zobaczyć albo znaleźć coś tam, czy Rado coś tego nie zrobi, nie? Ale staram się to wszystko wykonywać tak na perfekt. Marzenia? Powiem tak, ja nie potrzebuję wiele. Mi wystarczy, żeby moja rodzina miała co jeść. Ludziom nie trzeba, wiesz, dawać. Ludziom trzeba dać godnie żyć. Ludziom nie trzeba obiecywać, ludzi nie trzeba klepać. Jak chcesz poklepać, spróbuj poklepać lwa. Lew się nie da poklepać. I ja do tego dążę. Pracowałem w fabrykach, pracowałem w whisky. Powiem wam szczerze, że nie jest to nigdzie lekka praca. No niestety takie czasy idą, że no dzisiaj nikt nie powie sprzątać. To jest inżynier powierzchni płaskich albo technik powierzchni płaskich. No te tytuły idą do przodu, nie? Wymagań jest bardzo dużo, słuchajcie. Tak, wymagań jest bardzo dużo żądają, a te płace, no niestety wszystko stoi, nie? No ja bym chciał i będę dążył do tego, żeby za moją pracę, którą ja wykonuję, ta praca była godnie opłacana, nie? Jeżeli nie dojdę do porozumienia po powrocie z urlopu, bo teraz jestem jeszcze obecnie na urlopie, jeżeli nie dogadam się z nowym zarządem, to podejrzewam, że kwestia 2 dni i ja jestem ulokowany w pracy, gdzie no mam kontakty, gdzie potrzebują, nie? Ale to już mówię, to jest wszystko kwestia pieniędzy. Gdzieś tam jakieś opcje awaryjne zawsze masz, zawsze, no bo masz rodzinę, jesteś głową rodziny, więc na pewno to też kieruje tobą, żeby właśnie tą opcję awaryjną mieć. Ale powiedz mi, czy na przykład po tym filmie, jakby znalazł się ktoś tutaj z widzów naszych, kto jest też z okolic tutaj Szkocji, nie wiem czy mogę powiedzieć, Glasgow, tak, ogólnie Glasgow. Znalazłby się ktoś, kto by na przykład zaproponowałby ci z jakąś propozycją, czy jesteś w stanie na przykład coś zmienić, przyjąć jakąś propozycję, rozważyć jakąś propozycję, jeżeli to by na przykład była inna branża, albo po prostu jakakolwiek propozycja taka, która mogłaby Cię gdzieś popchnąć nawet finansowo wyżej, czy kwalifikacje Twoje podnieść. Czy jesteś, czy myślisz czasami o takim, czy już jakby coś w Twoim życiu nagle się zmieniło, czy... Oczywiście, że tak, Agat. Ja powiem Ci szczerze, że ja się odnajduję w każdej branży. To znaczy może nie w każdej branży za ogólnikowo powiedziane. W ogrodnictwie nie ma problemu. Ja, jeżeli widzowie sięgną pamięcią, nawet u mnie na kanale, ja swojego czasu pracowałem na mini koparce, gdzie kopałem ogrody, doprowadzałem je do porządku, trzeba było zrobić różne 3 levele. Ja bez liwelatora, tak to się nazywa od pomiaru poziomu, ja na oko to robiłem.
Także branża ogrodnicza, budowlana. Z budowlanki, co może taki Rado pokazać w budowlance? Demolkę i wyniesienie. Słuchajcie, takich ludzi brakuje na budowie, gdzie trzeba posprzątać tego, no bo każdy, no słuchaj, ktoś jak idzie robić łazienkę, no są wykonawcy, gdzie bierze całą łazienkę, on ją demoluje, wynosi, ale są na przykład tacy fachowcy, gdzie bierze tylko łazienkę gotową do już zakładania, do zakładania płytek i tego, ale ktoś to musi zrobić. Taki Rado, co to rozwalić płytki, wynieść, zamieść, popakować w woreczki. Także branża budowlana. Czyli żadnej pracy się nie boisz. Żadnej pracy się nie boję. Także widzowie, jeżeli macie jakieś propozycje dla Rado, bardzo chętnie tutaj Rado rozważy wasze propozycje. Ja też bardzo się dobrze czuję w kwestiach organizacyjnych. U mnie musi wszystko grać. Mnie nie interesuje, że nie dojechała deliverka, że nie ma tego. No ktoś jest za to odpowiedzialny. Taki Rado, żeby był na stanowisku kierownika czy tam superwizora odpowiedzialną za sekcję dostawy. Tam by nic nie brakowało, nie? Ale to mówię, no w takich kwestiach organizacyjnych też się dobrze czuję. Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych, jak się da, tylko trzeba chcieć po prostu, nie? Jestem człowiek ze wsi, trzeba ciągnikiem jeździć, po Rangersie też jeździłem ciągniczkiem, nie? Trzeba było wywieźć tam śmieci, trzeba było wywieźć po meczu worki, bo gdzieś kierowca się zagubił, Rado wsiadał, jechał, nie? Tam nie było problemu. Ale jakby była propozycja taka, ja poważnej propozycji szukam, gdzie jest stabilna firma, wiesz, że nie przyjdzie za miesiąc nowy menadżer i znowu porządki, znowu, ja jestem tym zmęczony. No tak jak wspomniałam, ty masz rodzinę, musisz myśleć właśnie o takiej stabilizacji, o tym, żeby właśnie zapewnić swojej rodzinie byt. Ale słuchając ciebie, jak opowiadasz właśnie o twoich umiejętnościach, o tym, czym mógłbyś się zajmować, co lubisz robić, a w czym czujesz się dobrze, w kwestii zawodowej, i jeżeli miałabym się wcielić teraz w rolę, powiedzmy, rekrutera, to wszystko to, o czym mówisz, mnie bardzo przekonuje, że masz w sobie te umiejętności, że nadajesz się na jakieś stanowiska. Jeżeli mam sobie sięgnąć pamięcią wstecz i przypomnieć sobie, że starego Rado, który kilka lat wstecz był bezdomnym, to pierwsze, co każdej osobie, która jakby bierze ten pryzmat pod uwagę i przypomnę sobie to wszystko, to zadaję sobie takie pytanie w głowie, jak to było, że taki obrotny facet, który jest w stanie teraz wykonywać każdą pracę, utrzymać swoją rodzinę, jak to było, że kiedyś był bezdomnym i nie miałeś pracy przez tyle lat, może jakieś tam czasami epizody, żeby zarobić na i próbować. Na myjkę skoczyć, dniówkę zarobić, to żaden problem, nie? I jak powiedz mi, ty się czujesz w tym takim przejściu właśnie z takiego życia bezdomnego w to życie zawodowe, w to szukanie cały czas jakiejś alternatywy, by móc utrzymać swoją rodzinę? Jak ty się w tym czujesz? Czy nie jesteś czasami przytłoczony? No bo jednak 9 lat na ulicy, powiedzmy bez troski, powiedzmy bez troski, w cudzysłowie takim... Bez problemu piecyka, gazu, światła czy tam zarobienia pieniędzy, bo po prostu nie było to nie było, jakoś przeżyłeś, jakoś wegetowałeś na tej ulicy i nie musiałeś jakby o tym myśleć, albo czasami nawet nie chciałeś, a teraz jednak to jest taki obowiązek na twoich barkach, no wiadomo, że ktoś by sobie wziął. Jaki to on ma obowiązek? Każdy z nas musi pracować i się utrzymywać, tak? Ale po tylu latach na ulicy, jak ty się z tym czujesz? Jak to przejście wyglądało? Czy było ci ciężko, czy może nadal jest? Dobre pytanie, zarazem ciężkie. Ja powiem szczerze, nie obejrzałem ani jednego swojego filmiku z przeszłości. Na pewno nie całego. Urywki jakieś tam, wiadomo, na shortach czy coś. Jak to wszystko wygląda? Ja jestem bardzo szczęśliwy, że ja spotkałem tak wspaniałą kobietę na swojej drodze życia. Beztroskie życie wtedy na ulicy, wiadomo, wiązało się z przeszłością moją, która doprowadziła do tego, że wylądowałem na ulicy i w ogóle. Życie na ulicy nie zobowiązywało mnie do zapłacenia rentu, nie do zapłacenia za jedzenie, bo to jedzenie zawsze gdzieś tam było. Życie na ulicy nie zobowiązywało mnie do tego, aby przestrzegać pewnych procedur, które dzisiaj mu... Terminów też, na przykład za media, woda, prąd, gaz. Tak. Było high life. Ale co to za życie? Chwilami, tak jak już kiedyś mówiłem w pierwszym naszym wywiadzie,
co z tego, że zostajesz? Wszyscy odchodzą. Ten dzień kiedyś się kończy. Nie masz do kogo się odezwać, nie masz z kim pogadać, nie masz do kogo się przytulić. Już nie, no już nie mówię o miłości, nie? W tamtym okresie. Ale ci wszyscy dookoła fajni, co są, no każdy gdzieś później idzie. No wiadomo, później te filmiki spowodowały no i tą popularność i takie zauważenie w tym świecie i w ogóle. No ale tak naprawdę, gdzieś przychodzi święta, no ludzie pędzą, ty to wszystko obserwujesz, jest coś w środku. I zobacz, dzięki temu, że spotkałem Alinkę na swojej drodze życia, bo to wszystko, co ja dzisiaj nabyłem, to jest, są wielogodzinne tłumaczenia Aliny, wielogodzinne kłótnie, wielogodzinne niezrozumienia z mojej strony, do czego Alina dąży. Dzisiaj też pewnie takie zagubienie w tym normalnym życiu, nie? Wiesz, ja jestem bardzo osobą impulsywną, ja jestem cholerykiem, ja dresię tego, no ale wiadomo, trzeba ponosić odpowiedzialność za te słowa, za te czyny czy coś, nie? Ale zobacz, jak to wszystko działa. Nauczyć się tej systematyczności. No nie, słuchaj, nie pójdziesz do pracy, nie będziesz miał. A miałeś tak, że traciłeś te pierwsze prace, bo ciężko było ci wpaść w ten rytm? Traciłem pracę tylko i wyłącznie ze względu na niezrozumienie ludzi. Jeżeli ja nie będę mówił tu, no choćby nawet powiem o pracy w Factory, gdzie pakowaliśmy paczki do wysyłki, ciuchy i tamto. Ja pracowałem w tym czasie w tym nieszczęsnym Choróbsku, jakże tak powiem, gdzie trzeba było nosić te maski, nie? Ja pracowałem wtedy przy rozładowaniu kontenerów. Na dworzu było 20-23 stopnie, a w kontenerze było razy dwa. No i tą maskę tu masz mieć. Ja wiem, nie, bo ja nie mogę oddychać. No i tam ta wielka, co tam chodzi sobie, tak nawet z tą maską, jeszcze z tą blindo, ale ona sobie tylko chodzi i czeka się takiego biednego robola, który to rozładowuje, że nie, masz mieć tu. Ją nie interesuje, że ty tam padniesz. Ja traciłem pracę. Nie pozwolę sobie. Na ulicy mnie nikt nie szmacił, to i nie pozwolę sobie, że w takim realnym... Czyli gdzieś tam te zasady, powiedzmy, w jakimś tam... No wiadomo, że czasami paradoksalnie, no bo faktycznie z tymi maseczkami to... Tak. Ale gdzieś tam te zasady już tak odczuwałeś, że ktoś ci daje jakieś zasady, nie? W tak, pracy, tak. Że coś trzeba zrobić. Ja dla mnie, wiesz, oczywiście ja potrafię się podporządkować. Człowiek nie jest idealny. Zawsze popełnia jakiegoś błęda czy coś ten. Ja dzisiaj potrafię w pracy, jeżeli tam są jakieś zastrzeżenia, wysłuchać, przyjąć te opieprz czy coś, ale wyjść z pokorą, przeprosić. Wiesz, czasami lepiej się nie odzywać. Chcesz progresować, żeby zmienić coś. Kiedyś to by nie przeszło, nie? Ale to wiadomo, też używki, to tamto. Ja mam bardzo bogaty bagaż przeszłościowy, nie? Ale dzisiaj nie żałuję. Nigdy nie miałem dnia takiego, żebym zwątpił. Ach, ja mam wstać o 5:00? Nigdy tego nie było, bo wiem, że jak raz nawalę, to już będzie po zawodach. Nie? To bardzo miło mi to słyszeć, no. Bo to napawa taką nadzieją, że faktycznie gdzieś tam zaszła właśnie zmiana taka. Tak. To znaczy, ja jestem też taką osobą, że jak się zabeznę, to ja tego dokonam. Nie? To u mnie nie ma tego, że ach, nie chce mi się, bo ach, jutro. Nie, trzeba zrobić. Jeżeli jeszcze lubię to, co robię, to dla mnie nie ma przeszkód wstać i jechać i zrobić. Nie? Także taki to jest takie przejście z ulicy w tą normalność. Ciężko było się przestawić na czekanie w kolejce, na te flegmatyczne ruchy przy tych kasach. No w życiu już byś nie pracował, nie? A jak było w kwestii dysponowania pieniędzmi, które zarobiłeś? Te pieniądze, słuchajcie, ja pieniądze, nauczyłem się pieniędzmi operować dzięki Ali. Pierwszą taką lekcją musimy za to zapłacić. Czyli najpierw były rachunki, mieszkanie, a później przyjemności. Nie, Ala mówi. Jak się z tym czułeś? Rado, ty źle mówisz. Rachunki, mieszkanie, jedzonko, a później przyjemności. Ja mówię, a no tak, no wiesz, no. Mówi, nie, ty musisz to pamiętać. Ty musisz sobie wkodować, że te pierwsze podstawowe rzeczy, a dopiero rozpusta.
Bo jak ty już teraz zapominasz, że jedzenie, a przyjemności, a później jedzenie, no, no to jak zrobisz sobie przyjemności, no to nie zeżresz, nie? Dzisiaj nie mam z tym problemu. Ja dzisiaj wydaję pieniądze na to, co jest mi potrzebne. Czyli na jedzenie, na jakiegoś ciucha, na jakiś but, na jakąś skarpetę, gacie, wycieczka, urlop. Nie roztwaniam pieniędzy od tak, a bo to mi się spodoba, czy coś. No wiadomo, teraz jest Danusia, nie? To trochę tych pieniędzy więcej idzie, bo to zabaweczkę, to tata zobaczy to jej się spodoba, no to masz to, ale nie mam z tym, nie mam problemu takiego, że mam, muszę wydać. Czyli nauczyłeś się tego? Nauczyłem, dzisiaj kontroluję. A nie kupię dzisiaj tego, bo mi jest to zbędne, ale już mam odłożone na to, nie? I to tak wszystko do przodu idzie z tymi pieniędzmi. Ale zarazem czasami korci. A czemu by sobie tego nie kupić? To nie? Tak każdy wie. Ale po analizie i rozmowie z Alinką ten mój entuzjazm wygasa, wykupienia tej wspaniałej rzeczy. Ala mi wyprespaduje zaraz, po co, na co. Bo z tego, co mi wiadomo, to Ala na razie opiekuje się waszą córeczką, tak. Więc pracujesz sam, tak? Ja pracuję sam, tak. No nie oszukujmy się, ja też mam dwa źródła dochodu. No ten YouTube i TikTok. Nie są to jakieś kolosalne pieniądze, ale już możemy pozwolić sobie na zaplanowanie wydania tych pieniędzy, wiadomo. A ja powiem szczerze, no mówię tak jak powiedziałem na początku, ja nie potrzebuję nad wyraz. Ja chcę żyć. Ja nie chcę przetrwać. Ja chcę żyć. I to mi starcza. Bardzo mi to miło słyszeć, że mimo... Ktoś mógłby pomyśleć, że te filmy miały milionowe wyświetlenia i gdzieś tam, jeżeli pomyślisz sobie, że jakiś film twój miał ileś tam milionów wyświetleń, to tak jak to jest w przypadku artystów, tak jak to jest w przypadku youtuberów, czasami te osiągnięcia wyświetleń, zarobek, który ciebie nie dosięgnął, jak już ustaliliśmy w poprzednim wywiadzie, tak. Za filmy, które miały taką popularność, gdzieś tam daje ci, że to będzie zawsze, że człowiek podnosi te swoje oczekiwania wobec zarobków, wobec standardu życia. Podnosi swoje oczekiwania, tak, nie? I później ciężko jest właśnie zejść na ziemię, że jednak trzeba ogarniać swoje życie, trzeba mimo wszystko pracować, a że tak jak mówisz na twoim kanale Rado Brazylia, masz jakiś dodatkowy zarobek, ale taki dodatkowy powiedzmy. Więc fajne jest to, że jakby jesteś dalej takim normalnym chłopakiem, który ma po prostu normalną rodzinę, chce normalnie żyć i nie oczekuje cudów z nieba, żeby ktoś mu dał. Oczywiście, że tak. Także fajne jest to, że to na ciebie, że jakby te wyświetlenia nie wpłynęły na ciebie, więc cieszę się, że kwestię pracy masz poukładaną. Agat, to wygląda tak, ja dzisiaj to rozumiem. Wcześniej wiadomo, woda sodowa, dużo ludzi, dużo doradców, każdy wiesz, fajnie, szybko, super elegancko. Słuchaj, to jest tak, ja dzisiaj to rozumiem, mogę się, drodzy widzowie, wymądrzać, bo ja to przeszedłem. Nikt się nie spodziewał, że ten z szaletu, że ten, który tam sobie cygarowali i słynne, wiesz o co chodzi, to nie podchodź, bo łamie. Jest to do dzisiaj oczywiście utrzymane. Każdy podchodzi do Rado na własne ryzyko, nie? Ale powiem, dzisiaj YouTube ci da, a jutro może ci nie dać. Tak samo jest z TikTokiem. No wiadomo, ja nie robię TikToka, żeby zarabiać. Ja nie robię YouTube'a, żeby zarabiać, bo o jej pieniądze. Ja dzisiaj YouTube'a traktuję jako wielką swoją rodzinę. Ja na swoim kanale, i tutaj muszę Agat poprawić, zmieniłem nazwę kanału z Rado Brazylia na Rado z Londynu. O! Tak. A to widzisz, to jestem tutaj niedoinformowana. Niedoinformowana. Bardzo przepraszam. Miałaś do tego bardzo wielkie prawo i wszyscy ze względu na to, że ja to zrobiłem po cichu. Ja nie robiłem tego z przytupem, nie robiłem live'ów, nie robiłem filmików. Słuchajcie, lady and gentlemen, ja całe życie powtarzam, ci, co mają być z Rado, będą. Ja swoim widzom dziękuję bardzo serdecznie, że są ze mną. Zobaczcie, ja mam z wieloma ludźmi, ja wielu ludzi poznałem poprzez YouTube, którzy są do dzisiaj.
którzy mi kibicowali, którzy mnie w trudnych chwilach podnosili, opierniczali, ale i chwalili. Dzisiaj są ci ludzie i czytając komentarze pod filmikami, które ja robię, jest tam bardzo rzadko krytyka. Ale mówię, to nie jest moje źródło dochodu. Ja YouTube dzisiaj traktuję jako swoich przyjaciół, jako swoich widzów i ja czuję, że jestem im to winien. Pokazać część swojego prywatnego życia na tyle, ile ja zadecyduję, żeby nie czuli się zawiedzeni. Że byli od samego początku, jak Rado stawał na nogi, bo to tak było, że w momencie, kiedy mnie ludzie oglądali, kiedy ja stawałem na nogi, te wyświetlenia i te pieniądze za te wyświetlenia pomagały mi budować wokół siebie rodzinę, którą mam dzisiaj, cudowną córkę, wspaniałą żonkę. Nie traktuję tego jak, muszę nagrać. Po prostu nagrywam YouTube z szacunku do swoich widzów, że są ze mną, nie zostawili mnie, nie odbiło mi, już mam, wypadł. Nie, traktuję ich po prostu z szacunkiem i nagrywamy. Dajesz taki update swoim widzom, swojej społeczności. O tym, że masz bardzo liczną i wierną społeczność, przekonaliśmy się, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale w grudniu wydałam piosenkę drugą szansę, którą napisałam po naszym pierwszym spotkaniu. Piosenka została napisana, inspirowana twoim życiem. Mówi o tym, że nigdy nie jest za późno, aby coś zmienić w naszym życiu. Przez to wydarzenie, przez tą piosenkę właśnie przekonałam się na własnej skórze, że twoja społeczność jest bardzo mocno rozbudowana, tak. Ponieważ otrzymałam bardzo wiele przychylnych, pozytywnych komentarzy, co było dla mnie bardzo miłe. Tak naprawdę piosenka cały czas robi wyświetlenia, bo cały czas ktoś wpada, komentuje, co właśnie jest dla mnie bardzo miłe. Zapraszamy was też do sprawdzenia tego numeru. Kto jeszcze nie wiedział, także zapraszamy, dokładnie. Więc właśnie chronologicznie od naszego ostatniego spotkania mamy temat pracy już ustalony, że zmieniła się praca. Kolejna była premiera teledysku, tutaj też właśnie was odwiedziliśmy w Glasgow, gdzie powstał właśnie ten teledysk. Tam dużo na kanał nie dodawaliśmy, bo to był szybki weekendzik, szybki update tylko teledyskowy. No i co? I w tych trudnych warunkach udało nam się zorganizować to wszystko. Zimową porą z małą dzielną Danusią, za co też oczywiście bardzo serdecznie wam dziękuję. My dziękujemy za przede wszystkim Aga, tobie, za inspiracja mojego życia, pozwoliła cię napisać tak wspaniałą piosenkę. No i Łukasz, który wspólnie z tobą i z nami, Alinką i Danusią, powstał ten wspaniały teledysk. Ludzie oglądają, nie mogą się nadziwić. I montaż. Przykład stawania człowieka na nogi. Że można, że nigdy nie jest za późno. Taka ikona, nie? Ikona tego, że nigdy nie jest za późno. Że nigdy nie jest za późno. Fajnie. I to my właśnie dziękujemy. Ja pamiętam pierwsze odczyty, już nie pamiętam chyba, nie wiem, czy to nie był e-mail od Łukasza chyba bodajże. O spotkanie i ten. No ale zobaczcie, no, piosenka przewspaniała i teledysk zrobiony do tego. Danusia ogląda non-stop. Pamiątka na całe życie. Mam takie dwie pamiątki związane z YouTube'em. Pierwsza pamiątka to jest rysunek oryginalny, rysunek George Clooney'ego z Londynu, który narysował Marcin Dąbrowski, wspaniały rysownik. Za co bardzo mu serdecznie dziękuję. No i druga taka życiowa pamiątka z przejścia tego Menelito na człowieka z rodzinką,
to jest właśnie piosenka Druga Szansa i ten poradnik. To są takie dwie pamiątki, które, bardzo mi miło, które są. Jest jeszcze piosenka taka rozrywkowa o Rado, Radosito, który Przemek UK na TikToku całe życie poświęca śpiewaniu różnych piosenek, różnych coverów, ale on to robi nie dla kariery, tylko dla z miłości do muzyki, pogadania z widzami w wolnych chwilach. Takie jego hobby, pasja. Bardzo serdecznie pozdrawiam. No a u ciebie tutaj jest dążenie do tego, aby pokazać tą rzeczywistość, bo u ciebie w utworach jest oryginał. Ty piszesz i śpiewasz piosenki z życia wzięte, nie? Które dzisiaj, w dzisiejszych czasach no ciężko znaleźć. Nie? Każdy tam śpiewa, a tu fajnie powyginać, aby się pobawić. Nie? No to idzie, nie? To robi zasięgi, no nie oszukujmy się, ale właśnie czasami warto, ja właśnie też robię muzykę. Nigdy nie uważałam siebie za osobę super utalentowaną, ale robię muzykę właśnie, żeby wyrażać swoje uczucia, bo tak mi jest najłatwiej. I właśnie bardzo dla mnie te pierwsze nasze spotkanie było takie motywujące właśnie, że kurde, no naprawdę nigdy nie jest za późno, że nasze życie może być tak maksymalnie nisko i podnosić się możemy i nie wszystko je od razu zbudowano. Napawało mnie po prostu to maksymalną ilością przemyśleń. I dlatego powstał ten tekst. No, na rozrywkowe będzie jeszcze czas. Ale Agat, my się też nie oszukujmy, moja widownia moją widownią, moja widownia waszą widownią i na odwrót, ale ty masz zasięgi. Agat, ty się nie chwalisz zbytnio też tutaj. No ja wiem, kochani, dzisiaj jest wywiad i po 11 miesiącach z Rado, ale też muszę pociągnąć trochę ją za język. Twoje piosenki są puszczane w radio. To jest też wielki sukces. To nie jest, wiesz, ja podejrzewam, że jak ja bym nagrał i gdzieś tam wysłał, no to powiedzieli, weź ty to wyłącz się, no bo... Czyli ty masz jakiś talent ten muzyczny, nie? No coś tam wiadomo, gdzieś tam ta uporczywość w dążeniu do celu gdzieś tam się przewija, ale naprawdę to jest, wiesz, ciężkie, nie? Ale... Powoli do celu. Powoli do celu. Jesteś dla mnie inspiracją, że trzeba po prostu dążyć powolutku. Jak się nie da, jak się da. Nie? Jeden problem to nie problem, tak. 100 problemów to jest problem. Drodzy widzowie, już niedługo po tym wywiadzie będzie kolejny wywiad z Łukaszem i Agat. Ja to u siebie na kanale Rado z Londynu. Macie to jak w banku. Dobrze, więc tak. Zima minęła bardzo szybko. Bardzo szybko. Zima minęła bardzo szybko, później kolejnym, gdzieś tam z tego co ja wiem, no też wiadomo, tak jak wspomniałeś na początku tego wywiadu, każdy z nas ma swoje życie, my wszyscy pracujemy, mamy milion rzeczy, tak jak my mamy jeden TikTok, drugi TikTok i tak dalej, nie zawsze też ja mam czas śledzić, wy z Łukaszem macie ten kontakt cały czas, gdzieś tam Łukasz czasami mi daje jakieś update'y związane z twoim życiem, też czasami mam czas sama wpaść na twoje live'y, no i najmocniejszy akcent ostatnich 11 miesięcy. Seba ponownie w twoim życiu. Powiedz coś o tym. Seba, no z Sebą, ja zawsze miałem z Sebą kontakt. No czasami ten kontakt się... No Seba też pracował, wszystko ten kontakt, tak wiesz, tak jak... No był czas, życie. To się dzwoni, tak. No, ale pojawił się Sebastian, oczywiście, odwiedził nas Sebastian. No słuchajcie, Sebastian jest wolnym człowiekiem. Nie ma zobowiązań, nie ma rodziny, nie ma dzieciarzy. No znaczy rodzinę ma na pewno, nie? Ale mówię, no nie ma żony, nie ma, nie ma dziecka. Więc pojawił się oczywiście, tak. I Sebastian został w Szkocji. Ma mieszkanko, radzi sobie wszystko. No i ma swój kanał, ma swoje media społecznościowe, tam Facebooka, czy choćby kanał, nie? Także drodzy widzowie, jakbyście sobie chcieli więcej informacji, to tam do Sebastiana. No i no co, no przyjechał, odwiedził, spodobała mu się Szkocja, no i został i radzi sobie, nie? Ale bardziej, wiesz, jaka kwestia mnie bardziej interesuje, jeżeli chodzi o twoje spotkanie z Sebą, o twoje, bardziej jakby z twojej perspektywy, jak ty to, wiesz, odczułeś, że kiedyś byłeś z tą osobą na ulicy, że ty teraz masz rodzinkę i te spotkanie takie po latach, czy to przywołało w tobie jakieś
nie wiem, nowe nadzieje, a może trochę jakiegoś takiego, kurde, gdzie ja byłem, a gdzie ja jestem, jakiejś takiej zadumy nad tym wszystkim, co się wydarzyło, co się jeszcze może wydarzyć. Czy to miało na ciebie jakiś taki emocjonalny wpływ, że kiedyś razem byliście na ulicy, a teraz spotkanie? Czy raczej tak przez ten codzienny kontakt, znaczy może nie codzienny, ale częsty kontakt telefoniczny, nie odczułeś tak mocno aż tego spotkania? Nie odczułem, wiesz, powiem ci tak. Sebastian mi towarzyszył na ulicy. W każdym momencie mógł iść w lewo, w prawo, wiesz. My nie byliśmy aż tak zżyci, że wiesz, ojej, przeżywam, o przyjeżdża czy coś. My się po prostu kumplowaliśmy na ulicy. No, niecodziennie zawsze spacerowaliśmy razem. Miał swoje sprawy do załatwienia, tam gdzieś rowerkiem pojechał, tam gdzieś coś tam gdzieś no zabalował, nie? No w sumie z tego, co mi wiadomo, tak jak opowiadałeś w poprzednim wywiadzie, to też nie był jego długi okres, bo to jednak 9 lat, tak. A on kilka miesięcy. Po prostu, wiesz, ja się cieszę dzisiaj z tego, co mam. Dzisiaj, no, nie muszę się martwić, deszcz leje niesamowicie, Boże, te kartony zamokną, gdzieś i spać, tu tego, tam znowu będzie wiało, nie? Ale wracając do Sebastiana, wiesz, to jest tylko kolega. Dzisiaj może być, jutro go może nie być, nie? Więc ten okres czasu na tej ulicy, no fajnie było się spotkać. No ale że Sebastianowi się spodobała Szkocja i w ogóle, no to został. I mimo tego, że został też w Szkocji, my się nie spotykamy codziennie, co weekend, mamy jakiś tam kontakt telefoniczny, bo ja cały czas pracuję, a jak nie pracuję, no to mam co robić, chałupa jeszcze odłogiem stoi, że tak powiem, więc jakiś tam kontakt dalej mamy, nie? Ale no musi Sebastian też wziąć pod uwagę, że no ja mam rodzinę, ja mam Piotrę, dla mnie to jest córka i żona, gdzie ja wolę poświęcić ten czas, choćby nawet mogąc iść tam gdzieś posiedzieć, czy iść gdzieś na mecz, wolę w swoich górkach, rzeczkach posiedzieć. Nie? Czyli w jakim stopniu pomogłeś tutaj Sebastianowi osiedlić się w Szkocji? Czy on sobie wszystko sam tutaj zorganizował? Czy on przyjechał typowo do ciebie? Czy on tutaj jeszcze kogoś ma? Czy jak to wyglądało? Nie, Sebastian przyjechał do mnie. Alinka ze mną. No, przedstawił swój plan i w ogóle co jakie ma plany czy coś. No my też, wiesz, na swój sposób pokazaliśmy i powiedzieliśmy mu, co można, jakie są możliwości, gdzie można uderzyć i to no, dzięki naszej małej pomocy, no i chcięciu Sebastiana, no ma dzisiaj to, co ma. Nie? Także no tutaj nie znam nikogo oprócz mnie i Alinki. No to fajnie w sumie, że gdzieś tam ze względu na tą starą znajomość jesteś w stanie właśnie też gdzieś tam swoje obowiązki przesunąć troszkę i pomóc drugiej osobie. To tylko świadczy o tym, że dobre serce zawsze się obroni, także bardzo fajnie z twojej strony. Dokładnie. Tutaj widzów bardzo nurtowała właśnie ta wasza relacja, no jakby nie było, Rado i Seba potwierdzi, to taka ikona właśnie tej waszej popularności, więc to na pewno tak. No i dobra, no to mamy Sebastian ciach temat. A teraz najważniejsze, co się właśnie wydarzyło w waszym życiu prywatnym, w twoim życiu prywatnym i Alinki, nowe miejsce. Nowe miejsce, w końcu nowe miejsce. Mieszkanie. Mieszkanie większe, przestronniejsze, załatwiane. No jest pracy przy załatwianiu takiego mieszkania. Bo to mieszkanie z tak zwanego urzędu, z kancelu. Tak, z urzędu miasta, no słuchaj, jest możliwość. Słuchaj, ja powiem tak, jeżeli mam komuś płacić, no to wolę zapłacić dla urzędu miasta, aż czasem jest możliwość wykupienia tego. Są spekulacje, kiedyś można, już nie można, co ten Rado pieprzy. Ja wiem swoje i to mi starcza, nie? Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mieszkamy w górach, nad rzekami, nad jeziorkami, nad laskami.
No wiadomo, ten transport jest trochę przekichany, ale mieszkanie i dom, tego co nam trzeba było, ta przestrzeń, ten ogród, te powietrze, no i człowiek trochę tak zwolnił, nie? Nie ma tego pędu, nie ma ach, bo to, bo tamto, nie? Wychodzisz i czujesz się naprawdę jak u siebie. Mhm. No okolice macie bardzo piękną, bo wczoraj mieliśmy okazję troszeczkę pozwiedzać, coś tam ponagrywaliśmy, ale zobaczymy, czy uda nam się wyciągnąć z tego materiału coś, żeby było na fajny odcineczek, także zapraszamy Was ewentualnie, jak będzie, do tego odcinka, bo okolica naprawdę bardzo piękna. No ale powiedz mi, bo widziałam Twój filmik na YouTubie po otrzymaniu kluczy do mieszkanka, że czekają Was tam remonty. Na jakim etapie to stanęło, czy może, nie wiem, nie stanęło to na niczym, bo na przykład miasto nie daje możliwości, bo z tego co mi wiadomo, to w Anglii chyba wygląda to w taki sposób, że jak się dostaje mieszkanie, to trzeba gdzieś tam poczekać na to, żeby oni jednak faktycznie przygotowali te mieszkanie do takiego życia, bo od razu ciężko jest od razu wszystko mieć, że tak powiem, co się należy. Na jakim etapie teraz jesteście? Czy miasto Wam w jakiś tam sposób pomaga urządzić te mieszkanie? Czy raczej prywatnie musicie wszystko zrobić? Agat, to jest tak. Miasto przygotowuje Tobie nieruchomość do wejścia i zobaczenia, w jakim stanie jest to mieszkanie. Mhm. Czyli tak, ktoś kiedyś tam mieszkał. To jest powierzchowne, gruntowne przygotowanie mieszkania dla klienta. Czyli wchodzisz, są podłogi, gołe podłogi, lekko odmalowane ściany, lekko tam poprawiona kuchnia, wymieniony piecyk. No, nowy klient, trochę tych nowych rzeczy, wanna, krany, to tamto, panele w łazience, na standardzie angielskim takim, nie? Dzisiaj ten etap jest mniej jak połowa. Ze względu na to, że ja pracuję, ja nie jestem fachowcem, na ile mogę i potrafię, no wiesz, pracowałem w różnych dziedzinach, więc coś, nie coś tam wiem, coś więc nie wiem jak tam, wiem jak pomalować to. Dużo rzeczy zrobiła Ala poprzez zobaczenie fachowców w internecie, poszpachlowała dziury, więc no jesteśmy mniej jak połowa. Czeka nas jeszcze stryszek trzeba zrobić, czekamy na wymianę instalacji elektrycznej, która nie spełnia pewnych tam przepisów, żeby podłączyć później kolejne rzeczy. No jesteśmy w trakcie, to znaczy miasto pomoże Ci we wszystkim, bo płacisz ten rent, no i no, ich obowiązkiem jest, żeby te okna były sprawne, żeby nie... Jakieś takie podstawowe, naprawdę maksymalnie podstawowe... Tak. Przy przypisywaniu umowy my zgodziliśmy się na te warunki, które tam były. Czyli umeblowanie to wszystko idzie na koszt no, osoby, która podpisuje umowę, czyli ja, nie? Nabywca lokalu, nieruchomości. Mam możliwość zrobienia wszystkiego tak, jak ja chcę, ale w momencie, kiedy doszłoby na przykład do zerwania umowy wynajmu, muszę zostawić mieszkanie w podstawowym stanie, takim jakim dostałem, czyli zerwać gumoleon, albo nawet i nie, bo to podejrzewam zrobiłby kancyl, ale no wiadomo, wszystkie rzeczy, wszystkie swoje musisz zabrać. Przychodzi komisja, bo podpisujesz w momencie, czekajcie, żebym nie pomylił, w momencie kiedy podpisujesz najem lokalu, są wytyczone, co tam jest. I oni później przy zdaniu mieszkania też żądają, żeby w takim stanie tam było. No wiadomo, jak będą rozwalone ściany, oni naliczą koszty remontu, czy tam tego, co ja tam zdewastowałem, czy coś. Ale mieszkanie jest zbyt piękne, zbyt pięknej okolicy, żeby to zostawić. I na pewno będę kombinował, żeby jak będzie tylko i wyłącznie możliwość nabycia to na własność, automatycznie będę dążył do tego, aby... Z tego, co mówisz, jesteście mniej niż połowa, bo cały czas pracujesz i to pewnie jest takie zamknięte koło. Pracujesz, żeby zarobić na remonty pewnie, ale też nie masz czasu, żeby chociażby kupić ten materiał i samemu robić,
No bo w Anglii fachowcy to pewnie kolosalne kwoty, tak? Za sam przyjazd. Jest to takie zamknięte koło na razie. Tak, to znaczy zamknięte koło. Wiadomo, zarobisz te pieniążki, tu opłacisz tego, kupisz dzisiaj coś. No na przykład kupisz te listwy wykończeniowe. No w następnym tygodniu kupisz, wymienisz te żarówki, bo są za słabe, nie? Także to wszystko jest takie w miarę możliwości, w miarę możliwości. Wiadomo, jakby poszedł Radzio do firmy, gdzie by zarabiał z dwie dychy na stanowisku, nie wiem, koordynatora do spraw sprzątania, te pieniądze by były, te godziny by były, ten kontrakt stabilny, wiesz, wszystko elegancko. Co by mi szkodziło iść sobie wziąć kredycik w swoim banku na remont mieszkania? Przyjeżdża fachura, robi wycenę, mam materiał kupić, czy dać ci pieniądze na ten materiał, spisujemy umowę, tydzień czasu i leżysz. Ale to mówię, wszystko kwestia pieniędzy. A czy po dodaniu filmiku z mieszkania miałeś jakieś propozycje pomocy? Ktoś chciał, na przykład jakiś fachowiec odezwał się? Słuchajcie, ja nawet nie żądałem. Ale czasami wiesz, ludzie z dobrego serca, tak, nie? To znaczy bardzo dużo ludzi nas wspiera prywatnie i finansowo. Nie są to jakieś kolosalne pieniądze. Każdy na w miarę swoich możliwości. Radziu, masz tu, wysłałem ci na paczkę gwoździ, tu na młotek, tam na jakąś farbkę. Słuchajcie, to jest bardzo miłe, my jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Ale ja też nie chcę... potrzebuję na to, Słuchaj, nikt mi później nie powie, ale ja ci dałem. Fajnie, dziękuję. Słuchaj, ci, co ci pomogą, to milczą. Ci, co ci nic nie pomogą, to huczą. Także mamy grono ludzi, gdzie w gronie tych ludzi są fachowcy. Gumoleon, Matthew, za co bardzo serdecznie dziękuję. Trzeba będzie robić kuchnię, wszystko. Matthew, jak to się mówi, zjadł na kuchniach. Całe Włochy Matthew kuchnię wykańczał, docinki robił. Także jest fachura. Jest fachowiec od łazienek też. Tylko mówię, no wiadomo, każdy też pracuje, każdy czymś się zajmuje. No i ja jestem uzależniony od osób, które mają pojęcie na ich czas, nie? To nie jest tak, że... Ja podejrzewam, że jakbym załatwił elektryka, to by te kable i ta skrzynka, wszystko było wymienione w ciągu 2 godzin, ale wiadomo. No właśnie, to jest kwestia, że z urzędami trzeba czekać, a znowu koszty też bez sensu. I jakby to się mija wszystko tak, że jak poczekasz, no to oni to zrobią za darmo, jakby w cenie czynszu, który płacisz i tak dalej. Ale jak chcesz to zrobić na już, no to musisz płacić. To takie jest płacić. Znowu. Ale dobra, jest potencjał w mieszkanku, widzieliśmy, jest fajne, duże mieszkanie w pięknym miejscu, także powolutku do celu. Dużo ludzi czeka na filmik już z tego mieszkania, bo każdy, słuchajcie, nie, drodzy widzowie, każdy myśli, że Radek, jak dostał mieszkanie, położył gumoleony, to już tam sofy pozłacane, już tam wszystko, już tego, tylko że nie chce pokazać. Pokażę mieszkanie już, jak będzie w stanie, że wejdę z kamerką i powiem, tu odpoczywam, tutaj pracuję, tutaj zajmuję się TikTokiem, tu zajmuję się czymś, a tam na górze ma tylko wejście Rado i więcej. Wiesz, o co chodzi. Tak. Także czekamy na taki film i życzymy ci, żeby to przyszło. Też bardzo dużo ludzi, tak jak mówisz, czy były osoby, które zgłaszały się, czy oferowały swoją pomoc. W postaci komentarzy bardzo dużo ludzi daje mi wskazówki. Radom, nie rób tak, zrób tak i tak. Słuchajcie, dużo ludzi mówili, a on nie czyta. Poważnie, jak czytałem, w momencie, kiedy miałem kłaść ten gumoleon na te gołe podłogi i tam jedna osoba się odezwała, powiedziała, słuchajcie, ja to sprawdziłem gdzieś tam na stronkach. No rzeczywiście, bardziej się tak to opłaca niż tak, nie? Także w postaci komentarzy bardzo dużo ludzi swoje uwagi, swoje doświadczenia. O, Radziu, ja już po remoncie. Mówię, ale te żeluzje to nie zdadzą egzaminu, tylko niech Danusia podrośnie, to one będą leżeć. Nie? No na pewno tak będzie. Ale tak jak mówię, bardzo dużo ludzi wyraża chęć pomocy poprzez właśnie komentarz, uwagę, a zrób to tak albo tak. No wiadomo, są wariaciki, co
Rado, przestań, ty się do niczego nie nadajesz. Mhm. Ale ja się nie przejmuję, no trzeba... To zawsze się tacy no. znajdą, którzy mają najwięcej do powiedzenia. A tak. Ja mówię, to przyjdź i pokaż, jak tak. to się robi, a nie tutaj komentujesz i farmazy siejesz. Wiesz, ja w kwestii hejtu zawsze mam takie podejście, że właśnie ja tak bardziej sobie myślę, no ale właśnie tym hejtem to ty mi podbijesz, człowieku, ten. Tak. Więc ty mi na złość tak. nie robisz, ty mnie hejtuj, ile chcesz. No ja też już dzisiaj przywykłem, nie? Dzisiaj już mnie... Ale to trzeba też się nauczyć, ja też potrzebowałam trochę czasu, czasami coś tam mnie jeszcze... Czyli nie byłem sam, bo każdy mówi, no chory, grzej się, no bo mnie to przerastało, nie? Czasami tak. No ale dzisiaj jest wszystko okej, niech piszą. Więc podsumowując, dalej do przodu. Jakieś plany, marzenia na ten moment? Na ten moment wykończenie tego mieszkania, a później ogród. Ogród i jak już... Czyli teraz główne cele, marzenia skupiły się właśnie w tym nowym miejscu? I mieszkanie, ogród, nie? Trochę czasu zejdzie, słuchajcie, cierpliwy to i kamienie ugotuje. Mm-hmm. Do takich osób w połowie należę, więc pomału... Myślę, że już niedługo, nie wiem ile to będzie trwało, miesiąc, dwa, pół roku. O, to czasami, wiesz, całe lata tak naprawdę. Albo i całe lata. Bo to jeszcze najlepsze są te rozwiązania, które są na chwilę, a później są na lata. Więc na pewno będzie to jakiś tam proces i cały czas coś się będzie zmieniać. Danusia też rośnie, teraz ma pokoik wypełniony po same brzegi zabawkami dla dzieciaczka w jej wieku, więc chociażby nawet to będzie się zmieniać cały czas. Jak będzie już większa nastolatka i tak dalej. Tak, tak. Także to jest już cały proces. No ja podejrzewam, że u Danusi w pokoju remont będzie trwał cały czas, bo ona, sami widzicie, ona jest tak energiczna i żywa, ale to bardzo dobrze. To świadczy o tym, że ona się dobrze rozwija, że ona jest ciekawa i w ogóle. No u Danusi ten pokój, tak jak mówisz, tych zabawek jest mnóstwo, ale te zabawki są dostosowane do jej wieku. Mhm. Takie edukacyjno, tam coś mówi, ona powtarza, tutaj coś naciśnie, to tam ptaszek przyjdzie, coś tam porobi, no i się bawi, nie? No ale myślę, że te remonty, jak się skończą, ten ogród już, to ja tak naprawdę już chyba... Już masz wszystko. Już mam wszystko, co mi zostało. No utrzymać to tylko. I cieszyć się. I się cieszyć. I zdrówko, nie? Też. I zdrówko, dokładnie. Cieszyć się tym wszystkim, iść do przodu. Nie planować, tylko, no mówię, zamknąć ten etap remontu, ogrodu. Mhm. I po prostu żyć, dbać o kwiatki, wypielić ogródeczek, zaprosić znajomych, posiedzieć tego. I normalnie żyć, nie? Także kochani, to był update ostatniego wywiadu. Rado z bezdomności w normalne życie. O ile się nie mylę, taki był tytuł poprzedniego wywiadu. Więc teraz Rado z bezdomności w normalne życie, druga część. Update'ik po 11 miesiącach. Mam nadzieję, że usatysfakcjonowani jesteście tym szybkim update'em. Mam nadzieję, że szybkim, bo w sumie nawet nie wiem, ile to minęło czasu. No i co? Dziękujemy za to, że oglądaliście ten odcinek. Tobie, Rado, bardzo serdecznie dziękuję za to, że miałeś chęć tutaj znowu zostać przemaglowany przeze mnie na każdej płaszczyźnie Twojego życia. Bardzo mi miło, że jesteś otwarty zawsze na nasze propozycje, bo to już trzecie nasze spotkanie, gdzie tolerujesz naszą obecność i naszą, moją przede wszystkim wnikliwość, ale mam nadzieję, że też staramy się nie naruszać Twojej strefy takiej wrażliwej, nie chcemy też na siłę wszystkiego nagrywać, tak jak inni, więc staramy się też zawsze do Ciebie z szacunkiem takim podchodzić. Mam nadzieję, że tak jest faktycznie, za co Ci bardzo dziękujemy serdecznie, że tolerujesz nas i za ten wywiad. Ja również dziękuję, drodzy widzowie, Wam dziękuję, Agat, Łukaszowi, za przyjazd, za miło spędzony czas. Słuchajcie, wszystko co wielkie nie zostało zrobione w pojedynkę, także ja czuję się znakomicie, jestem zadowolony z Waszego przyjazdu. Wszystko gra i buczy, jak to się mówi, gitaro gro, jak to się mówi na Śląsku? Gitaro gro. No, gitara gro. No. Gitara gro, no i będzie dobrze. Także ja również dziękuję. No i kochani, śledźcie, udostępniajcie i będzie wszystko z cikalafonu. Trzymajcie się cieplutko. Heja. Cześć. Witajcie kochani, był tutaj na naszym kanale już wywiad z Rado z Londynu. Mamy dzisiaj okazję porozmawiać z partnerką Rado, Aliną.